Halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Fire Red Peter Version. Przepraszam was oczywiście, głos dalej nie ten, no ale dobra. Co, dzisiaj oczywiście idziemy sobie na nową salę, czyli salę na... Czekajcie jeszcze chwilę. Jeśli jest Cinnabar Island, czy nie wiem jak tu się to wypowiada dokładnie. Peter pewnie powie w komentarzu, jak się powinno dokładnie wymawiać. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, no to wie. Dobra, więc co? Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jakiegoś komentarza, subskrypcji, bo lecimy dalej. I jak ktoś może zauważyć, na kanale przekroczyliśmy 100 tysięcy wyświetleń, więc myślę, że jest spoko na 500 wyświetleń. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Więc dobra, więc lecimy. Oczywiście tak. Żeby najpierw wejść do sali, to wcześniej muszę oczywiście iść po klucz do tej sali, tutaj muszę wejść, właściwie tutaj są Pokémony, więc może użyjmy sobie a na razie Super Reaper, ja kupiłem Max Reaper tutaj w tym, no ale na razie użyjemy Super Reaper. Dobra, z tego co wiem to trzeba przełączyć ten przycisk. Na pewno ten. A, tu jeszcze co mogę walczyć. Ogólnie... Aha, czekajcie chwilę. Ogólnie to... nie, coś zapomniałem, dobra, w sumie... Użyj Outrage. Outrage jest z recoilem, z tego co wiem, tak? A zaraz się przekonam na 100%. A tak, użył, bo ja już nie wiedziałem nawet czy użył. Czekajcie, bo to mi się tu w sumie chyba powinno otworzyć, nie? Właśnie, czemu mi się to nie otworzyło? Zink, dobra. Nie pokazałem wam drużyny, ogólnie to wytrenowałem troszeczkę chłopaków. A więc Oleczek ma 53 poziom, nie wiem czy to było, ale nauczył się Outrage'a, a Vezuv już w sumie się nic nie nauczył. Ale ma 55 level. Czy mi to zapisało? Tak, tak, dobrze zapisało. Więc Snax nauczył się Earthquake'a ogólnie. Zamieniłem to za resta, ale nie wiem czy to nawet nie było na odcinku. Włochy nic się nie nauczył, Poperek też nic. No i Werner tak jak był, jest dalej Werner, czyli... Okej. Dobra, czekajcie, bo tutaj powinno mi się tutaj odpalić przejście, jeżeli włączę ten przycisk, nie wiem, może trzeba było włączyć jeszcze jakiś inny. A ja o tym nie wiem. Ogólnie to coś przecież będziemy, pochodzimy sobie tutaj troszeczkę dzisiaj, więc... no, mamy Iski Europa, byśmy chcieli stąd szybciej wyjść. Tutaj mamy Protein. I... aha, tu mamy jeszcze jakiś... o kurde, jeszcze tu jesteś. Raichu, użyjmy sobie Signal Beam. Po prostu Dugtrio. A zmieńmy na Dugtrio, użyjmy Poperka. A nie, bo... Jezus, Dugtrio, a nie... ja myślę, że to jestem wodny, wiecie o co chodzi, nie? A w sumie przecież ty też masz Ice Puncha. No właśnie. Poperek jest ogólnie... chyba... ten też musieliśmy... nie chciałem jeszcze raz. A to musimy chyba wyłączyć, żeby ten u góry był tam, żeby tam u góry się otwarło. Czy tutaj nam się zamknęło? A czy tutaj nam się otworzy? Tak, dobrze. Czy tutaj nam się otwarło? Dobra, spoko. Dobra, teraz chyba ten też trzeba przełączyć. Było, trzeba wszystkie po prostu do przełącznika jakoś przełączać. I z tego co wiem, to trzeba tutaj spać. Dobra, na razie nie będziemy walczyć. I my tu musimy oczywiście walczyć. Spoko. Tauros. No to nam użyjmy Taurosa Outrage'a. Outrage... o kurde, pokonał nam. Wiecie co, ja po prostu stwierdziłem, że następną serię, jaką nagramy, będzie musiał być jakiś chyba Nuzlocke, nie? Bo może w końcu się nauczy grać Pokémony dzięki Nuzlocke'owi, nie? Bo ogólnie to ja Pokémony udaję, że umiem grać, tak? Jak widzicie pewnie po większości, że ja po prostu Pokémony to ja udaję, że umiem grać. I to jest tyle, tak? Dobra, tutaj trzeba zejść w dół. Bo ogólnie sobie zerkam, jak widzicie, przełączam co chwilę. Widzicie myszkę, że... o nie wiem, czy nawet ją widzicie. Ale że ona goni tak ten i... o kurde, mógł. Bo ja sobie sprawdzam co się dzieje.
Ja chcę szybko przejść po prostu, tak? Dlatego widzicie, tu jeszcze... A nie, tu nic nie ma, dobra, to idziemy na dół. I okej, okay, to mogę włączyć sobie już. Kurczę. Bo nie znalazłem mapki do tego, jak to przejść, więc mam tylko i wyłącznie jestem skazany na Flame Tower Dragon Breath. Okej, okay, weźcie tą myszkę, bo nie chcę, żeby tam coś mi ominęło mnie. Dlatego ten, ale widzę, że ogólnie oglądam film na YouTubie, więc o, widzę, że idziemy w to samo miejsce. O kurde. Akurat w tym samym miejscu spotkałem Pokemona, co osoba na filmie, którą oglądam, aby dowiedzieć się, jak to jej się dostać. Ja sobie ją pokonam oczywiście. Nie wiem, dlaczego sobie tam nie używała Repelli, no ale... A nie, po prostu to by Pokemon był wyższego levelu niż ja. Dobra, tutaj nam się otwarło i teraz się widzę, wracamy. Chyba pójdziemy tutaj z tego zewnątrz. O kurde, już tutaj z kimś walczymy. Ten tak cruel, dobra, Dragon Breath. Handum, Dragon Breath. Ever! On mi zmienił Warnera, czy... Na jakiej zasadzie to zadziałało? Nie, nie mam Ripa odpalonego, dobra. Halo, komputer. Kurde. Będzie ciężkie, bo... ta osoba, która tutaj, o której to oglądam ciągle, spotyka jakieś Pokemon, to jest dramat normalnie. Bo ogólnie to sobie pójdę tutaj za ten czas, co... Oh fuck, Blizzard! Jestem ciekaw, czy ktokolwiek może się nauczyć Blizzarda. O, i tu mamy... Secret Key, więc już jesteś mi, kolego, niepotrzebny w tym momencie. Dobra, więc piszcie, w której minucie braciak wbił na nagrywanie po raz kolejny. Ciekawe, czy ktoś ogląda. W 7 minucie i 8 sekundzie o tym mówię, więc zobaczymy, czy ktoś o tym wspomni. Ogólnie dostałem Iski Bro, panie. Mogę stąd uciec, żeby... Tak, jesteśmy, dobra. Więc myślę, że po prostu za chwilę pójdziemy sobie na salę na tej oczywiście wyspie. Jeszcze myślę, że troszeczkę tej serii przed nami, bo no, oczywiście mamy jeszcze tą salę, jeszcze jedną, a ogólnie jeszcze mamy przecież ligę i później wyspy, znaczy te wyspy, które tam jest, 7 ich. Nie, nie chciałem sprawdzać, kto jest liderem, fuck, zdradziłem sobie. No ale cóż, no dobra. Już widzieliśmy, że to będzie Royo, czyli będziemy musieli się przygotować na coś niesamowitego. Oczywiście Arcanine z Outrage'a. O kurde, czemu go zmieniłeś? Halo. Dobra, z wami to będę przyspieszał te walki. Blaziken nawet nie zmieniłem, Sludge Bomb. I na Easy. Rapidash też, Sludge Bomb. Co wy chcecie ode mnie? Dobra, tutaj się wszystko otwiera, już myślałem, że jakiś kombi... Czekaj, coś się... Halo, na czym chcesz walczyć? Vulpix! Signa! A co, to będzie efektywne, no ale... Rapidash, Outrage. Dobra, robimy sobie jakiś tam level na tym... Nightels. Ogólnie ten Nightels jest biały. Ciekawe, czy... Nie wiem ogólnie, jak wygląda alańska wersja Nightelsa, bo skoro jest alańska wersja Vulpixa, to też chyba musi być Nightelsa, tak? Tak przynajmniej się wydaje. Ogólnie, więc... No, nie wiem, spróbujmy tej taktyki. No bo... ostatnio jestem na takim... Oglądam sobie właśnie tą wersję Pokemonów, czyli tą ala... czyli te... Jak one się nazywają? Sun and Moon, tak, Sun and Moon. Halo, czemu mam ten Outrage? Dobra, zmienimy może Pokemona, może na Snaxa, bo on ma... Earthquake! I chyba Snax będzie najlepszym wyjściem na walkę z Royem, mi się wydaje, dlatego że Snax ogólnie nie obrywa super efektywnie od tych ruchów, a posiada przecież tego, nie? A posiada Earthquake'a, który może te Pokémony po prostu zabijać. What the fuck, czemu on nie zabija? To może Werner, a ty będziesz zabijał? No, ty zabijasz Werner, jak ty to robisz? Nie wiem, który Pokémon jest teraz na pierwszym miejscu, ale nie interesuje mnie to w sumie. Co z nimi trzeba walczyć nawet? Na Dragon Ball. Dobra, ty jesteś przekokszony na razie, Wezuw. Już myślę, tak, przepraszam, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak ty nie bug, tylko Pokémon.
Myślę, że... No właśnie chciałem, żeby Snacks poexpił. No to w sumie dobra, no to możesz ty expić wyzwisko. No w końcu jesteś naszym starterem, a nadal nie masz jakichś... zobaczymy, czego możesz się jeszcze nauczyć, oczywiście, już. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. A, no i przecież jest 10 minuta, więc tutaj już nikt nie ogląda. No ale przynajmniej tylko powiem, że... Kurde, nie mogę niczego zaatakować, no. Przynajmniej powiem tyle, że... Dalej nie wiem, jak nazwać grupę, więc nie wiem, czy grupa w tym momencie, jak jest ten film, już powstała. Jeżeli tak, to będziecie mieć link w komentarzu. Jeżeli nie, to możecie pisać nazwę, bo dalej nie wymyśliłem, nie jesteście jakoś kreatywni w tych komentarzach, po prostu lecicie totalnie nie wiem, w co można lecieć, nie wiem. Oj, czekaj Rojo, czekaj, nie teraz, jeszcze nie teraz, myślę, że... Idealnie będzie, jak sobie podleczę Pokémony. I myślę, że na Roya to na spokojnie powinien pójść jakiś Izak, nie? Ale że ja nie mam Izaka aktualnie w teamie, więc nie spotkałem żadnego Pokémona z wąsem, żadnego jakiegoś... Wallerin by był fajny, ale myślę, że jak nie Izak, to może właśnie nasz przyjaciel Snacks, bo w końcu o Virtusie, a Virtusie tam z Izakiem jakoś powiązani, nie? Więc dobra, I'm Royo i jestem gorący, czerwonym gorącym liderem w Cinnabar Gym. Nie wiem, jak się to powinno czytać, już to mówiłem. Mordor! Mordor! Oj Jezus, Royo wygląda jak Konga chyba, nie? Jak on się nazywa Konga? Oj Jezus. Teraz to się przypomina anime, którego się nie zna w ogóle. Arcanine, 50 level. Idealnie na tym samym poziomie jest Snacks, ale jego atak się zmniejszył przez to, że do overhit. Ale jemu spada, strasznie spada specjalny atak. Zobaczmy, jak zadziała Earthquake. Super efektywny, czy zabrał połowę HP. Myślę o Ember. Ale teraz już po zmniejszeniu sobie super specjalnego ataku, myślę, że Arcanine nie ma żadnych szans, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Arcanine'a. Magmar, z Magmarem sobie przedtem nie poradził. Nasz oczywiście Snacks, ale myślę, że teraz Snacks bez problemu sobie poradził. Oj, Sunday, no to może nie być ciekawe. Nie przyspieszam tej walki, ponieważ walkę z Royem myślę, że mogę zostawić na spokojnie, powoli, bo to jest jednak walka z Royem. Zobaczmy jeszcze raz, Flame Tower, uj, to będzie bolało. Zwiększona siła przez Sunday'a. Przeżył, Snacks przeżył, no widać, jeżeli jeszcze go zabije jakimś cudem, no niestety. Niestety nie udało się Snacksowi, niestety będzie musiał się chyba poświęcić, takie mam wrażenie. Nie, Royo postanowi sobie użyć potki, nie? No, postanowi sobie zmartwychwstanę. To jeszcze sobie go pobijesz troszeczkę, Snacks. Myślę, że na chillku. Niestety nie wygrasz tej walki, bo Magmar jest szybszy od Snacksa, no co nie dziwi. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że następną postacią, która tutaj wejdzie i coś spróbuje zrobić, będzie Poperek, nie? W końcu on jest wodnym Pokemonem, tak? Więc czemu ja go tutaj od razu nie użyłem, możecie pomyśleć. A w sumie zapomniałem, że mam go w teamie, więc... O kurde, Confuse Ray. Inna taktyka na Magmara. Czyli rzuca Confuse Ray, ale Poperek jest Confuse i używa Surfa i myślę, że Surf już bez problemu powinien załatwić. Chociaż Surf jest specjalny, czy normalny? Oj, tego nie jest... Spaghetto! Halo, Spaghetto! Surf! Uj, Thunderbolt, uj! Zawoli! Ale nie tak znowu dużo. Ale użyj, proszę, tak, używa. Tak, oczywiście jest... Nie, to nie jest w sumie... Oooo, poszło, ładnie. Pięknie, cudownie, wspaniale. XP jest 57 level Poperka. Poperek też się zrobił z niego kozak, nie? Victory Bell! Ognistość, trawiasty Pokémon, z tego co wiem, tak? Myślę, że jak zaatakuje... Kurde, każdy ruch tutaj mógłby zaatakować, bo i Ice by był super efektywny, gdyby nie ogień, i Surf by był super efektywny, gdyby nie... Leaf Blade. Ojejaj. No, gdyby to był... gdyby to było na pewno Nuzlocke, to myślę, że bym stracił właśnie ten Pokémon w momencie Pokémona. Bym wtedy nie pomyślał o tym, że przecież lepiej i tak by było zmienić Pokémona, bo on mnie zaatakuje i tak czy siak, super efektywnie, tak? A weźmy go po prostu, zatrujmy. Bo to będzie super efektywny, przecież Sarge będzie super efektywny. Flame Tire, nie za bardzo ten Sunday dalej działa?
O kurwa. O właśnie, tak myślałem, że przecież ogień nie neguje trucizny. Zapamiętaj to, Michał, raz na raz. No i jest oczywiście Charizard, którego się spodziewałem. I dlatego użyję Vezuviusza smoczoognistego Pokemona. Zobaczmy, który... Aha, jeszcze nie ostatni. Który będzie silniejszy, Charizard czy Vezuviusz? Oczywiście nasz kochany Typhlosion. I zobaczmy, Dragon Breath. Dragon Claw, o kurwa, ma mocniejszy ruch. Ale mamy, no mniej nam życia zostało, ale niestety dla Charizarda oczywiście niestety mój Pokémon jest szybszy, co dało nam zwycięstwo w tej walce. Vezuviusz okazał się silniejszy od Charizarda, naszego oponenta, którym został Royo. O, i Weezing na koniec, miło. Weezing to taki gazowy Pokémon, a jak gaz to powinien być ogień, nie tak logicznie. No ale niestety to nie jest super efektywne. Po prostu poświęćmy, Vezuviusz stwierdził, że on już za dużo zrobił w tej walce, przecież nie tak? Ale ta walka długo trwa. Weezing... Czekajcie, czy tak, Weezing... Kurde, bo za chwilę to przegram jeszcze. I Dream... O nie! Czy ty jesteś... Idź spać... No... I Dreamy też nie załatwia... Weezingu i koniec twoich niecnych planów, Royo. Już nie będzie Mordoru, tylko oddajesz mi znakę. Ja wędruję już pod ostatnią znakę. Do... Właśnie, skoro był Giovanni. Giovanni był w tej grze, chyba że była inaczej się nazywał, a ja o tym nawet nie wiedziałem. Nawet tego nie zauważyłem. To jest możliwe. Chociaż nie, mi się wydawało, że tam było po prostu był... O kurde. Bill. A co ty tutaj robisz? I ja nigdy do tej wersji, do tej części nigdy nie doszedłem do normalnych Pokémon Stajek, jeżeli sam gram, nie? W jakiekolwiek Pokémon nigdy nie zeszłem tak daleko, więc to dla mnie jest niespodzianka, nie? Nie no, w Resultach byłem daleko, w Resultach też byłem prawie przed ostatnią znaką. I Resulty polecam serdecznie, może kiedyś wrócimy skończyć Resulty. Nie, ani zresztą nie mogę teraz pobrać, ale ten. Tak, i on nam mówi... Nie, ja nie chciałem tam iść! Chyba nie chciałem, tak? Czy ja tam chciałem iść? Kurde, bo ja tu chciałem pójść później, już po wszystkim, po lidze i w ogóle. Mam nadzieję, że ja będę mógł stąd wrócić, nie? Bo ja wiem, o co chodzi. Tu chodzi o to, że oni chcą przetransferowywać Pokémony, tak? Między, tak, tam do wysp. Gdzie trzeba będzie coś szukać, ale ja chcę... ja chcę wrócić stąd. Mam nadzieję, że nie zjebałem sobie wszystkiego, tak? Mogę? Nie mogę, fuck you, ja tu muszę tutaj wszystko teraz zrobić. Fuck! Co zrobiłem w tym momencie, to jest normalnie dramat, nie? Ja nie wierzę, no kurde, przecież mogłem dać no i po prostu sobie pójść stąd. Kurde, dlaczego ja to zrobiłem? Wiecie co zrobię? Ja zrobię po prostu cięcie i widzimy się za chwilę, bo ja nie chcę tego, chcę to po prostu zrobić później, ja to po prostu sobie przejdę jeszcze raz i za chwilę się widzimy po pokonaniu Roya, więc czekajcie chwilę, fail, ale za chwilę go naprawimy, trzymajcie się, cześć. Dobra moi drodzy, więc wróciłem, zrobiłem wszystko to co miałem zrobić, naprawiłem błąd, który popełniłem i teraz wiem, że tego nie mogę szybko przeklikać, po prostu... Muszę mu powiedzieć, że niestety, ale mu nie pomogę w obecnej chwili. Nie chcę. No chyba mogę to zrobić, tak? Tak. I on będzie czekał sobie tu w Pokécentrum na nas. I o to mi chodziło, dlatego nie chciałem tego po prostu, bo ja chcę to po prostu już zrobić dopiero wtedy. Znaczy nawet nie wiem, czy to będę robił, nie? Zobaczymy, czy będzie chęć we mnie, by to zrobić, czy nie skończę po prostu na lidze i nie będę nawet walczył drugi raz z ligą, tak? O, halo, Pokémon. Sludge Bomb. No, to tyle tego Pokémona. Blastoise, stalowy. Halo, Sludge Bomb będzie zadziała, tak? No właśnie. Dlaczego ja użyłem Cruncha? Chciałem użyć Tower Masha po prostu. Kurde, Pokémon stalowy, stalowo-wodny. Myślę, że Poperek będziesz dobrym Pokémonem z użyciem Giga Draina. No właśnie, nic ci to nie szkodzi, a... Znaczy Werner, nie Poperek, co ja mówię. No
kolejnego możemy ominąć. Ogólnie tych części co tam omijaliśmy kiedyś, ale do nich wszystkich wróciłem, nie, żebym ich zostawił, nie? I ja tam sobie o kurde, jednak go nie zostawimy, nie? Jednak nas szczaił. Skurczywy. Blissey. O, Blissey też jest wodna. Uj, oj, oj, tyle ekspat są normalnie na lideru, na liderze, nie? Za te pokemony oczywiście. Z wami nie musimy walczyć. No dobra, no z wami już zawalczmy, nie? Jest, są was dwie, więc o kurde, niezbyt dobry początek. Sludge Bomb i Dragon Breath. No i Dragon Breath już sam załatwił i Sludge Bomb też. Więc jednak moje pokemony są potężne. Są sami ci rybacy i oczywiście... co tutaj możemy złapać? Jest Tangela zielona. Coś jeszcze? No i ogólnie już chyba inaczej nie będę łapał żadnych pokemonów. Myślę, że z tymi... O, ogólnie są tutaj Tangele, która jest zielona, więc... O kurde, no znowu coś. No i przez to moja klawiatura musi głośniej działać. No i oczywiście przyszliśmy do Pallet Town. Aha, co to się stało? A, czekajcie, bo nam tam jest tutaj. Czymż by było przyjście do Pallet Town i odwiedzenie naszej mamy? Tak, oczywiście nie zapytaj się nas, jak tam nasza podróż, albo co... No nie, naprawdę wam to zrobiłem, ale koniec odcinka, teraz już nikt nie ogląda. Przecież kto ogląda na koniec odcinka? Halo, cześć, jak tam? No, widziałem biliard pokemonów, ale prawie w ogóle ich nie łapię. Czemu mi nie chcesz dać jeszcze tego Mudkipa? Tego Mudkip? Co ja mówię, jaki Mudkip? To był Totodile przecież. I nie Totodile'a, tylko następną, tylko tego, Chikorita oczywiście. Kakleon, o jak to dawno było, jak tutaj chodziliśmy sobie na początku tej serii i zdobywaliśmy tutaj doświadczenie na Sintrit. Taki brązowy jest. Trzeba żyć czarnek. Jesteśmy oczywiście w Viridian City. I tutaj będzie kolejne starcie z liderem. Albo tak mi się przynajmniej wydaje, czy czasem nie będziemy się wcześniej czegoś jeszcze... Czy tutaj kuźwa zawsze był ten statek? Czy na pewno tylko w Peterach, ale... Dobra, myślę, że... Bo myślę, że tutaj mieliśmy przyjść, tak? Napiszcie jeszcze w komentarzu, czy na 100% mieliśmy tutaj przyjść i czy tutaj będziemy musieli stoczyć walkę. Chyba mi się wydaje, że tak, a później już tylko liga i dopiero później się dzieje tam... Różne ciekawe rzeczy się dzieją. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale... Jak na razie w tym odcinku to było na tyle. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, a w komentarzu jaką chcielibyście nazwę grupy, jeżeli ją chcecie, bo podobno niektórzy piszą, że chcą. No i co? No i... Aha, i piszcie mi, czy dobrze przyszedłem, czy nie trzeba coś jeszcze, coś dalej tam pomiędzy zrobić. A w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!